No dobra, Marcinie. Trzy filmiki z odpowiedziami mam już z głowy. Czaszka mi dymi. Nie wiem, jakbyś tak dokładnie się spojrzał, to zobaczysz, że czoło mi już urosło od myślenia. Ale fajnie. Bardzo mi się to podoba. Słuchaj, ja zawsze lubiłem takie czynności, które wymagają właśnie dużego myślenia, koncentracji. Nie? Dlatego uwielbiam grać w brydża. Nie? Jak pogram kilka godzin i trafiają mi się takie fajne jakieś rozdania, to czuję się cały happy. No dobra, czwarte pytanie, Marcin. Z jaką nową umiejętnością chciałby się pan obudzić jutro rano? I tu, Marcin, wreszcie mogę szybko, sprawnie odpowiedzieć i zakończyć vlog. To chyba będzie najkrótszy vlog, jaki nakręcę. Marcin, zawsze marzyłem, żeby umieć grać na jakimś instrumencie. Czy to gitara, czy fortepian, czy organy, czy trąbka. Jakoś nigdy mi to nie wyszło. Może dlatego, że zawsze brakowało mi tego czasu, a może też i trochę cierpliwości. No i na pewno brakowało mi też talentu. Żeby być dobrym muzykiem, zresztą nie tylko muzykiem, żeby być w czymś dobrym, to oprócz oczywiście treningu, nauki, trzeba mieć jeszcze talent. Ja powiem szczerze, zadowoliłbym się, no powiedzmy, umiejętnością taką bardzo, bardzo amatorską. Potrafię, no powiedzmy sobie, co najmniej jedną ręką troszkę wystukać parę jakichś utworów na organach, na pianinie. Kiedyś przymierzałem się do trąbki, ale to jest strasznie trudny instrument. Ja nawet nie zdawałem sprawy z tego, jaki on jest trudny. Ktoś się spyta, panie Marku, a dlaczego? Bo tak ciężko w niego dmuchać? Nie! Samo dmuchanie nie jest takie straszne. Słuchajcie, trąbka ma tylko 3 przyciski. Ale nut jest o wiele więcej w gamie. I teraz naciskając odpowiednio albo 2 przyciski, albo 3 przyciski, albo 1 przycisk, albo 2,5 przycisk, albo też zmieniając układ ust, trzeba umieć wygrać całą gamę. A od tego dopiero można zacząć, od tej nauki podstawowej można dopiero przejść do grania melodii. Spróbowałem, no ale też w tamtych czasach akurat już miałem dzieciaki, już miałem multum pracy. No i chyba też tego zapału mi zawsze brakowało. Ja taki byłem strasznie zawsze niecierpliwy. Chciałem wszystko zrobić szybko. No, niestety. Także chciałbym na przykład wstać jutro i podejść do pianina i zagrać Elizę płynnie dwoma rękami, bo Elizę gram dwoma rękami akurat, ale naprawdę trudno nazwać płynnie, a ja chciałbym podejść i zagrać płynnie Elizę. Albo chociaż zagrać jakąś bardziej prostą melodię swojej ukochanej żonie i powiedzieć: Grażynko, to jest dla ciebie. Pamiętam, jak wiele, wiele lat temu zginęła tragicznie dziewczyna mojego kolegi. Zaraz po śmierci ona zginęła, chyba sam już tutaj, zginęła, wpadła pod samochód, jakiś pijany debil potrącił ją na pasa. I jak zginęła, to ten chłopak uciekł z domu. On miał w ten czas 17 lat. 17 lat, uciekł z domu i zaczęła się jakby podwójna tragedia, bo wszyscy się bali, że on może sobie zrobić jakąś krzywdę.
I kiedy tydzień potem miał być pogrzeb tej dziewczyny i wszyscy się zebrali już w kaplicy, ksiądz odprawił te całe nabożeństwo. Mieli, to były jeszcze, słuchajcie, to były jeszcze czasy, kiedy na życzenie rodzin otwierali trumnę w kaplicach kościelnych, nie? Tych cmentarnych. I kiedy już mieli to wieko zakładać, w tym momencie otwarły się drzwi tej kaplicy, wszedł ten chłopak. Wyglądał, jakby cały ten tydzień spędził gdzieś, nie wiem, w jakiejś piwnicy. Był strasznie brudny. Widać było, że dużo płakał. Podszedł do tej trumny, miał ze sobą gitarę. Wydał takie pierwsze akordy. Myśmy wszyscy zastygli w bezruchu. Po tych pierwszych akordach zaczął śpiewać piosenkę, którą ułożył dla tej swojej już niestety zmarłej dziewczyny. No słuchajcie, od tej pory minęło ponad 40 lat. Za każdym razem, jak to opowiadam, mam łzy w oczach. Też chciałbym właśnie zagrać swojej ukochanej. Oczywiście nie chciałbym zagrać jej po śmierci. Albo nawet, słuchajcie, bo przecież jesteśmy już w tym wieku, że to się też może zdarzyć. To chciałbym na przykład, gdyby coś się takiego zdarzyło, zagrać na przykład mojej ukochanej żonie na trąbce ciszę. No, pewnie to się nie zdarzy, bo chyba się już nie nauczę jednak grać. Ale jakby tak się stało, to byłoby to kolejny piękny, cudowny dzień. I słuchajcie, na pewno od razu nakręciłbym vlog, jak Marek gra na pianinie, czy gitarze, czy też na trąbce. To co, Marcin? Mam nadzieję, że zadowoliły Cię moje odpowiedzi. Tak jak powtarzam, gdyby coś pisz w komentarzach, to postaram się również odpowiedzieć. I tak samo do wszystkich. Jeżeli chcecie ze mną podyskutować, bardzo proszę, dyskutujmy. Starajmy się tylko po prostu nie sprowadzać tej dyskusji do takiego rynsztoka, no bo to się mija, słuchajcie, to się mija z celem. Ja wam już to kiedyś mówiłem, czytałem taką książkę, tych książek, poradników stworzyło się z multum. Większość jest podgłupiastych, napisanych po to, żeby po prostu naciągnąć czytelników na kasę. Ale w każdej książek są pewne takie perełki, takie myśli perełki, które jeżeli człowiek je wyłapie, to dają cudowną radę na dalsze życie. I w tej książce przeczytałem coś takiego. To jest taka natura nasza, że jak wiemy, że mamy rację, to staramy się tą rację koniecznie komuś udowodnić. I tam pan przedstawił to w ten sposób, że na siłę udowadnianie swojej racji może być takim pyrrusowym zwycięstwem. Nie wiem, czy wiecie, co to było za pyrrusowe zwycięstwo. To było zwycięstwo, w którym większość żołnierzy obydwu armii poległa, czyli wódz wygrał bitwę, ale tak szczerze powiedziawszy nie bardzo miał z kim się radować z tego zwycięstwa. No więc udowadnianie komuś na siłę racji może być takim plusowym zwycięstwem. Bo jak udowodnicie rację swemu szefowi, to on na bank poszuka sposobu, aby się was pozbyć z pracy. Żaden szef nie lubi wiedzieć, że jego podwładny jest mądry. Jeżeli to zaczniecie udowadniać swoim przyjaciołom, to nagle okaże się, że nie macie przyjaciół. Słuchajcie, wierzcie mi, to jest 100% racja. To jest prawdziwa perełka życiowa. Wiem coś na ten temat przez 40, chyba parę lat. Na siłę próbowałem udowodnić, że mam rację. I chyba mam bardzo, bardzo mało przyjaciół. Dlatego tak bardzo sobie cenię mój kanał i te osoby, które do mnie wpadają, bo uważam, że każdy, kto do mnie wpada, jest moim właśnie przyjacielem. Cześć!